Witajcie serdecznie, 6.45 wraca do Was w kolejnym tygodniu. Tomsun wpadł do Poznania. To jest, po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. O, proszę. A nie po raz pierwszy, kłamie. No nie, po raz drugi, sorry. Ale oficjalnie jako Tomsun chyba po raz pierwszy. Okej. Okay. Bo wcześniej rozmawialiśmy sobie o tym, że oprócz Paczy, w której dzisiaj grasz, elektronicznym klubem z dużą tradycją jest Esku, w którym również grałeś. Tak jest. Ale wracamy do początku, czyli do najbardziej odległego miejsca, z którego można się cieszyć. 46, prawda? Tak jest. DJ Magazine World. To miejsce, które osiągnąłeś i teraz pytanie, zanim o tym, że oczywiście szczęście, czy analizowałeś to, w jaki sposób wybiera się tam osoby, które trafiają na tą listę? Znaczy ta lista to jest tylko i wyłącznie kwestia publiki, kwestia ludzi. Każdy ma do oddania w ciągu dwóch miesięcy, aha, jeden głos i każdy oddaje po jednym głosie, no i na końcu głos są oddawane bodajże od lipca, nie, września, sierpnia do września. No i w październiku podczas Amsterdam Dance Event ogłaszają wyniki, no i wow, w sensie no siadło mi. No, bo powiem Ci, że pal licho, kto jest przed Tobą na tej liście, ale jak się patrzy na nazwiska, które są za Tobą, a między innymi tam jest Diplo, między innymi Skrillex. Skrillex jest wcześniej, Skrillex jest bliżej. A Skrillex jest, bliżej. Oni są razem chyba, Major Lazer jest dalej. W każdym razie jest kilku DJ-ów oldschoolowych, elektronicznych, newschoolowych, elektronicznych, którzy są dalej. Co to za uczucie było? Dziwne uczucie przede wszystkim, bo każdy by pomyślał, wow, pewnie jesteś super szczęśliwy i tak dalej. I po części jest to prawda, ale z drugiej strony jestem strasznym realistą i wiem, że to jest, tak samo jak to jest wielka nobilitacja, tak samo jest to duża presja i ja sam od siebie teraz wymagam dużo, dużo więcej niż wymagałem zanim ogłosili te wyniki. A jak myślisz o sobie, jak przedstawiasz się, to jesteś DJ-em czy producentem? Ja jestem tym i tym, myślę. Ja zacząłem jako DJ, ale jakby uwielbiam oba tego aspekty. Dla mnie bycie samym DJ-em nie wystarczyło, dlatego zacząłem się uczyć produkować muzykę. Mm-hmm. A powiedz mi te pierwsze momenty, w których zacząłeś produkować, jakby od czego zaczynałeś, jak wkręcałeś się w produkcję, a może przede wszystkim od tego, jak może doszedłeś do tego wniosku, bo wydaje mi się, mi osobiście, żeby jakby rozwinąć się jako DJ, trzeba jakby zostać producentem. Na pewno tak, na pewno fajnie to ze sobą wszystko współgra, bo żeby robić muzykę trzeba wiedzieć tak jakby jak ona musi być zbudowana, jeżeli się jest DJ-em to ja od razu gdzieś tam intuicyjnie wiedziałem jak te numery muszą być zbudowane, gdzie musi być ten moment, ten breakdown, gdzie musi być gdzie musi wiadomo to, ta energia narastać i tak dalej, aczkolwiek gdzie to się zaczęło, kiedy się to zaczęło? Myślę, że po jakoś mniej więcej 2 latach, jak już opanowałem mniej więcej sztukę DJ-ki, grałem w lokalnej dyskotece w Goleniowie i po prostu już wiedziałem jak miksować ze sobą utwory, jak oceniać po parkiecie, po ludziach, po ilości ludzi na parkiecie, czy grać dalej to, czy lekko może, wiesz, jakoś zmienić gatunkowo, spróbować jakoś zachęcić, pracę z mikrofonem i tak dalej, ale to jakoś mnie gdzieś tam nie spełniało, stwierdziłem, że ja chcę jeszcze jakoś wyrazić siebie przez to wszystko, nie? Bo ogólnie to była taka moja w ogóle ucieczka od tych codziennych spraw, od szkoły i tak dalej, ja wtedy jeszcze chodziłem do technikum, dlatego zacząłem robić muzykę gdzieś tam zainspirowany numerami takich osób jak Deadmau5 czy Avicii ze swoich początków, jeszcze przed czasami jego słynnego w sumie utworu, który zapoczątkował dla niego to wszystko, Sick Bromance. I gdzieś tam w tym momencie stwierdziłem, że to jest ta muzyka, która fajnie, da się przy niej tańczyć i można też wyrazić swoje emocje, ma jakieś takie, ma czuć w nich duszę, przynajmniej ja w nich czułem duszę i zacząłem robić coś tego pokroju. I to było jakoś 5 lat temu, no i cóż, teraz jestem tutaj. No teraz jesteś tutaj, może nie tutaj, a przede wszystkim teraz jesteś tam, właśnie na tej liście, która tak naprawdę tylko symbolicznie gdzieś tam pokazuje, bo jednak to oddanie fanów było w tym wypadku najważniejsze, ale też pozwoliło jakby dotrzeć i wylecieć na szersze wody. Czy kogoś z tej listy w międzyczasie, przez ten ostatni czas, może od ogłoszenia poznałeś, kogo na przykład chciałeś poznać, o kimś marzyłeś? Znaczy z tych DJ-ów praktycznie wszystkich dużych, te wszystkie duże nazwiska z tej czołówki tej listy poznałem już wcześniej na festiwalach, w klubach i w większości to są naprawdę mega fajni ludzie, bo na początku miałem gdzieś takie wrażenie, szczególnie podczas swoich pierwszych występów, koncertów, kiedy już praktycznie na samym początku tej swojej kariery międzynarodowej zaczynałem występować z takimi osobami jak Avicii czy Steve Aoki i na początku ja po prostu gdzieś tam cały czas byłem tym dzieciakiem, tym fanem, który się nimi jeszcze przez pół roku temu myślałem,
tam jarał, oglądał ich przez szkiełko, prawda? Mhm. I nagle siedzi się przy jednym stole z tą osobą i gra się w ogóle na tej samej imprezie z tą osobą i gdzieś tam jest taki, w angielskim na to się mówi starstruck, nie? A gdzieś tam ja po prostu bałem się nawet podejść, zagadać, cokolwiek zamienić słowo, strasznie byłem speszony, a na końcu okazywało się właśnie, że to są mega tacy w porządku, zdystansowani ludzie, którym wbrew pozorom wcale nie odbiła żadna sodówka do głowy. Jakby nie patrzeć, oni też teraz czekają gdzieś tam w swoim hotelu na swoją imprezę. I jakby to jest właśnie sympatyczne, jakby obserwowałem twoją sytuację, jakby omijając całą zawartość muzyczną, bardzo podobało mi się to, że jakby pokazywałeś, że jest to bardzo naturalna dla ciebie sytuacja i w ogóle nie jestem gwiazdą w tym wypadku, po prostu robię swoje i dzięki temu jestem tam, gdzie jestem. Ale jak się już jest w tym miejscu, to jakie są następne cele w twojej głowie? Myślę, że następne cele to na pewno rozwijanie się muzycznie. Wiesz, ja cały czas teraz eksperymentuję muzycznie, szukam różnych gatunków, ba nawet jestem w kontakcie z paroma topowymi polskimi artystami i chcę zrobić coś tutaj, coś dla nas, dla Polaków. Czyli jednak tęskno do powrotu i do tego, żeby tutaj gdzieś... Tak, znaczy ironicznie w ogóle ja zacząłem wszystko tak jakby z tą myślą, żeby rozwijać się, jeździć po Polsce. No, wyszło inaczej, wyszło zupełnie na odwrót, ale fajnie to teraz wszystko wraca i ja mam specjalny sentyment, i specjalne miejsce w sercu dla Polski, polskiej publiki, polskich imprez, bo jednak gdzieś tam nie zastąpi tego żadna impreza na świecie, czy jest nawet pokroju Tomorrow, ale nie zastąpi tego kontaktu z tymi ludźmi tutaj, prawda, w naszym ojczystym języku. Jednak to jest tylko zmiana skali, a energia od ludzi jest to sama. Jakby fajne jest to i ja się bardzo ucieszyłem, że jakby z jednej strony przykro, że najpierw musieli docenić na zachodzie, żeby docenili w Polsce, z drugiej strony miło, że mimo wszystko ta muzyka dociera dalej i tak jak powiedziałeś, dzięki temu urodzą się jakieś nowe kontakty, a czy możesz w takim razie zdradzić jakiegoś artystę, o którym jakby kontakcie myślisz z nimi i współpracy? Wiesz co, z polskich artystów nie chcę zapeszać, wiesz okay. Co, wiesz jak jest, nie chcę po prostu, nauczyłem się już, że nie warto się jakby chwalić zawczasu rzeczami, które jeszcze są tak jakby na etapie rozmów, wysyłania pierwszych pomysłów, bo różnie to bywa, to czasami nawet nie gdzieś na linii artysta-artysta, tylko gdzieś menadżer może nie wypalić, albo z wytwórnią, różne są rzeczy, różne się zdarzają wypadki, dlatego... Jak będzie, to będzie, a jak nie, to na pewno będzie coś innego, coś jeszcze lepszego. A powiedz mi w takim razie, jak mówiłeś o tych artystach, o których na początku bałeś się podejść, czy jest jakiś artysta? Zawsze tak przekornie pytam artystów z Polski, bo zazwyczaj gdzieś tam kontakt z nimi to jest skala marzeń. U ciebie, tak jak powiedziałeś, z większością udało się spotkać, ale czy jest jakiś artysta w mainstreamie, bądź nie, zagraniczny, powiedzmy, do tej puli się zawężmy, z którym chciałbyś współpracować w przyszłości? Z zagranicznych? Którym chciałbyś, w sensie nawet tylko chodzi o samą kwestię marzeń, że kurczę, fajnie byłoby z tym gościem zrobić jakiś kawałek. I mówimy o muzyce elektronicznej czy muzyce w ogóle? Bo w ogóle. W ogóle? Nie dajemy sobie barier, absolutnie. Ja myślę, że cały czas gdzieś tym moim marzeniem takim, bo szczególnie celuję w wokale. Jeżeli miałbym już powiedzieć jeden producent i jeden wokalista, to powiedziałbym z producentów na pewno Porter Robinson, a z wokalistów Ellie Goulding. To jest takim moim marzeniem, ma taki specyficzny głos, po prostu mogłabym mi po prostu codziennie śpiewać na dobranoc. Ale muzycznie myślę, że naprawdę jednym z moich marzeń myślę, że to jest właśnie zrobienie z nią numeru. No to powiem ci, że bardzo ciekawe. Z drugiej strony ta Ellie Goulding myślę, że mogłaby się po raz kolejny spotkać z wielkim DJ-em i coś wtedy zrobić. Na sam koniec chciałbym cię spytać o to, jakie są twoje najbliższe plany, oprócz tego, że oczywiście będziesz jeździł po klubach, będziesz jeździł po festiwalach, po różnych miejscach w Polsce i na świecie, czy jeszcze jakieś takie dodatkowe plany, na które chciałbyś sobie znaleźć czas, coś będzie ciekawego się działo? Na pewno muzycznie obecnie pracuję teraz nad paroma numerami z naprawdę fajnymi nazwiskami z czołówki. Tymi wyżej na liście. Mogę powiedzieć, że na pewno jedno nazwisko mogę zdradzić, to jest Fedle Grand. Okay. Reszta jeszcze gdzieś tam w cieniu niech będzie na chwilę obecną, żeby za bardzo nie rozpieszczać. No oprócz tego też koncertowo bardzo dużo się będzie działo. Będzie się bardzo dużo działo na pewno w następnym sezonie festiwalowym. Nie tylko w Europie, nie tylko na świecie, ale też w Polsce. No i cóż, no i muzyczne plany moje na pewno gdzieś tam bardziej postaram się uderzyć, mówię, w inne, bardziej
alternatywne klimaty. Oczywiście nie zdradzę swoich obecnych fanów i gdzieś tam dalej będę tworzył to, co tworzę, ale muzyka na pewno będzie nabierze dużej, tak powiem, ewolucji. Bardzo chcę jakby zmienić, chcę, żeby to wydaroślało wszystko. No, powiem Ci szczerze, że tak już przed samym końcem i przed życzeniami też dla mnie ciekawa rzecz, czyli zespół Linkin Park i nie ukrywam, że ja od praktycznie z samego początku kibicowałem, jak zobaczyłem, że tutaj z Twojej strony też zostały poczynione ruchy, uśmiechnęła mi się twarz. A powiedz mi, czy w przypadku remiksów gdzieś tam konsultujesz z managementem, czy czasami zdarza się, że jakiś artysta daje Ci feedback, tak, słyszałem, fajnie? Znaczy to są, obie odpowiedzi są prawdziwe. Ja swoją pracę gdzieś tam, jak ją tworzę, wysyłam do różnych znajomych artystów, takich, którym ufam, których opinia się dla mnie liczy. Zbieram o nich feedback, ale też cenię sobie słowo mojego menadżera, który jest z nami praktycznie od moich początków takich, od mojego raczkowania muzycznego, że tak powiem. Kiedyś byłem strasznie w ogóle jakby obronny wobec swojej muzyki. Jak tak zrobiłem, tak było już super, nic do poprawy, jest mega zajebiście, nie? Ale gdzieś tam z czasem trochę nabrałem wody w usta i jednak słucham tych opinii, bo na końcu okazują się jednak przydatne. W takim razie, czego można życzyć Ci na najbliższe miesiące, albo nawet niech będzie na rok? Spokoju ducha chyba. I pełnych parkietów. I pełnych parkietów. Bardzo Ci tego życzę. Dzięki. Dziękuję Ci wielkie.